Ja mówię, skąd wy to pamiętacie? Bo zawsze oglądaliśmy z babcią. To wtedy babcia sadzała przed telewizorem i Złoto Polskich znali na pamięć. Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd. Dobry wieczór Państwu z premiery filmu Kogel Mogel 5. Wraz ze mną pani Małgorzata Rożniatowska. Bardzo miło Panią widzieć. Jak się Pani czuje dzisiejszego wieczora? Czuję się świetnie, chociaż jestem bardzo stremowana. Stremowana wywiadami, dziennikarzami, czy obecnością może fotoreporterów, czy tym, jak film będzie odebrany? Oczywiście, jak film będzie odebrany, chociaż każdy wywiad, to staram się wypaść jak najlepiej i też mnie tremuje. To już jest piąty film pod szyldem Kogel Mogel. Czy Pani ma jakieś takie ciepłe myśli, skojarzenia, sentymenty z tymi filmami z lat 80. No oczywiście, dlatego że główni bohaterowie zostali ci sami, ośledzimy dalej ich losy i to jest jedna całość, uważam. Także absolutnie uważam, że fajnie, że te części powstają dalej. Pani nie miała jeszcze okazji, jak rozumiem, widzieć tej piątej części? Nie, czy... nie widziałam. Bo bardzo jestem ciekawy, jak Pani odebrała trzecią i czwartą część, ponieważ no, nie było takich jednoznacznych opinii w społeczeństwie, bo dużo ludzi jednak myśli tymi sentymentami właśnie z lat 80. i czasami trudno im się przestawić na ten taki nowoczesny tor filmowy, więc byłem ciekawy, jak Pani odebrała i trzecią i czwartą część, ten efekt końcowy. Proszę Pana, ja odebrałam bardzo dobrze. Mnie się to podobało, mnie się tam świetnie grało. No, jeżeli zawsze są głosy za i przeciw, ale minęło od tych lat 80. bardzo, bardzo dużo czasu i wszystko się zmieniło. Świat się zmienił, ludzie się zmienili, wszystko się zmieniło. Więc to kręcone teraz musiało być bardziej współczesne. Pani budzi takie, myślę, że bardzo dobre i też właśnie sentymentalne skojarzenia, czy to przez serial Złotopolscy, czy przez serial M jak Miłość. Chciałem zahaczyć o ten serial Złotopolscy i o postać Elżuni. Jak pani wspomina w ogóle ten okres? No bo to był bardzo taki, myślę, że też specyficzny czas. Ja wspominam oczywiście wspaniale ten serial, bo on mi dał bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim dużą rolę, którą mogłam przez parę ładnych lat kontynuować. Świetnie napisaną i cieszę się. Jak tylko sobie wspominam, to bardzo się cieszę, miło wspominam. Co jest najśmieszniejsze? Bardzo dużo osób to pamięta. Szczególnie młodych osób, takich powiedzmy 20, między 20 a 30 lat. Ja mówię, skąd wy to pamiętacie? Bo zawsze oglądaliśmy z babcią. To wtedy babcia sadzała przed telewizorem i Złoto Polskich znali na pamięć. Ale myśli pani, że właśnie w tych Złotopolskich jest jakiś taki znak polskości, że ludzie chcieli to oglądać, że utożsamiali się z bohaterami? Absolutnie tak. Utożsamiali się z bohaterami, a to było dlatego dobre, dlatego że było bardzo dowcipne. Pozwalało się ludziom śmiać. Nawet jak były problemy, to było bardzo dużo wesołych momentów i dlatego to ludziom zostało w pamięci. Ludzie, którzy, wielu aktorów, którzy grali w Złotopolskich, już dzisiaj niestety no, odeszło. Niedawno mieliśmy no, taką przykrą sytuację, że musieliśmy pożegnać pana Macieja Damięckiego. Jak pani wspomina tę postać polskiej sceny, polskiego filmu? Maćka wspominam wspaniale. To jest coś niesamowitego, że ja się dowiedziałam, że on zmarł, jak wracałam z planu. Na planie jeszcze nikt nic nie wiedział. To było dosłownie parę minut drogi od planu. Dla mnie to był szok, ponieważ on był zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty, zawsze miał kilka historyjek wesołych do opowiedzenia. W ogóle nie było, nawet nie wiedziałam, nie widać było po nim, że on jest już tak poważnie chory. Dlatego bardzo, bardzo to przeżyłam, naprawdę. To było bardzo smutne doświadczenie. Kilka dni temu jeszcze przecież mogliśmy go oglądać na scenie w teatrze, tak. I właściwie nie zapowiadało to, że... Tak, tak, to jest niesamowite. To jest piękna śmierć dla aktora, tak. Odejdzie, nie narobi kłopotu. Pani też jest teraz jedną z głównych twarzy serialu M jak Miłość. Tutaj już mam gotową tezę, co jest sekretem tego serialu, bo tutaj się mówi dużo o tym takim cieple rodzinnym, ten dom Mostowiaków, ta grabina. Czy pani by się też pod tym podpisała, że tutaj tkwi ten ambaras? No, pewnie bym się podpisała. To jest dom rodzinny oczywiście, a że jest taka przyjaciółka, a nie inna, która się jakoś wpisuje w
ten dom, no to jestem z tego bardzo zadowolona i dumna. A pani Teresa Lipowska jako partnerka na planie, to jaka osoba? Terenia, po prostu bardzo czasem biadujemy, że nie mamy więcej scen ze sobą, bo ubóstwiamy ze sobą pracować. Naprawdę jest rewelacyjnie. Pogodnie, spokojnie, zawodowo, do śmiechu i jak jest poważna sprawa, do poważnej sprawy. Także bardzo sobie cenię Terenię. Pani Teresa Lipowska często jest pytana o to, czy serial M jak miłość na przykład powinno się już zakończyć, bo trwa to 24 lata już w tym roku. Czy pani ma takie myśli, że co za dużo to niezdrowo, czy wręcz przeciwnie, jeżeli jest oglądalność, to powinniśmy to dalej tworzyć? No właśnie, to mi się wydaje najważniejsze. Jak są widzowie, to nic nie należy kończyć, bo to się może skończyć bardzo źle. Powstanie coś, co się może nie spodobać. Parę razy już obserwowałam takie sytuacje. Odpowiadają na to widzowie. Chcą, należy kręcić. Czy tak samo można odpowiedzieć tym krytykantom właśnie Kogel Mogel, serii Kogel Mogel, że jeżeli powstała piąta część, no to widocznie ludzie tego chcieli. Dokładnie tak. Dokładnie tak mi się wydaje, że z jakiegoś powodu, prawdopodobnie na prośby widzów, powstała ta część i bardzo dobrze. Zanim przejdę do ostatniego pytania, chciałem zapytać bardziej o takie rzeczy, jak to się mówi, lifestyle'owe, bo bardzo dużo osób zazdrości pani nie tylko wyglądu zewnętrznego, ale także takiego wigoru, który pani ma w sobie. No i pytanie teraz się ciśnie samo na usta o sekret tego, skąd to się bierze. Mogę krótko powiedzieć, charakter mam po tatusiu. Taki zawsze był, pogodny, wesoły. Nie wiem, energia się sama jakoś bierze. To jest dane przez naturę. Ja nie uprawiam jakichś specjalnych sportów. Myślę, że to sport by nie dał mi mojego wigoru i mojej energii. To jest, przychodzi samo z siebie. Na koniec chciałem zapytać o młode pokolenie, które mamy w kinie, które no, wbija się tutaj na te sceny, na salony. Czy pani widzi jakieś szczególne talenty, które no, będą jakimiś symbolami polskiego aktorstwa już niedługo albo już są? Proszę pana, ja tak od lat zawsze to mówię. Jak ktoś skończy szkołę teatralną, czy tam akademię w tej chwili, to znaczy, że może uprawiać ten zawód, bo się sprawdził przez te 4 lata studiów. Mamy wspaniałą młodość, bardzo lubię z nią pracować i absolutnie obserwuję, jak z roku na rok idzie im świetnie, jak się rozwijają. Wszyscy są świetni. Przynajmniej ci, z którymi ja pracowałam, jestem zachwycona. A pracuję nie tylko w serialach, nie tylko w filmach, ale dużo w teatrach i mam absolutnie skalę porównawczą. Podała pani takie kryterium właśnie ukończenia szkoły teatralnej, ale dużo jest takich aktorów jak na przykład Julia Wyniawa, którzy nie ukończyli takiej szkoły. Czy uważa pani, że oni również powinni być do zawodu dopuszczani? Oczywiście, pracowałam z Julką, jest świetna. Genialnie mi się z nią pracuje, już niejednokrotnie, także absolutnie zawsze się to zdarzało, że nagle jakiś talent wybucha. Ile mamy przykładów, że ktoś zaczyna jako dziecko? Wielokrotnie. Lata pracy, poważnej pracy, dobrych ról i człowiek się rozwija, to jest normalne. Można nie mieć szkoły i również być świetnym aktorem czy aktorką. Pani Małgorzato, zbliżamy się nieuchronnie do końca naszej rozmowy. Na koniec, czego pani życzyć w tym 2024 roku i zawodowo, i prywatnie? Ja myślę, co mi życzyć, żeby nie było gorzej. Żeby było tak, jak jest. Z pracą, ze zdrowiem, ze wszystkim, z całym życiem. I myślę, że to wystarczy. A pani, patrząc na życie społeczno-polityczne, na to, co się dzieje wokół nas, czuje pani jakieś takie zaniepokojenie? Czy może pani znajduje jakiś taki złoty środek, żeby być poza tym i cieszyć się życiem, nie myśląc o tym wszystkim, co się dzieje wokół nas? Jak o sytuacji społeczno-politycznej, coś mnie bardzo denerwuje, martwię się tym, to daje mi ukojenie praca, naprawdę. Ja nie oglądam telewizji, nie słucham radia, jak coś mam, jakieś problemy, to wracam do swoich ról, przygotowuję się, ale oczywiście jak każdy człowiek wiem, co się dzieje i czuję bardzo duży niepokój. To myślę, że nikt nie zostaje obojętny na takie sytuacje, którym jesteśmy na co dzień atakowani. Pani Małgorzato,
obiecywałem już koniec ze dwa razy chyba, ale chciałem jeszcze zapytać, czy ma Pani jakieś takie plany zawodowe, którymi by się mogła Pani z nami podzielić, gdzie możemy Pani wypatrywać w najbliższym czasie? W najbliższym czasie gram w Teatrze Dramatycznym, wraca po dłuższej przerwie KRUM u Krzysia Warlikowskiego, o dalszych planach niestety nie powiem ani słowa, jestem przesądna jak każdy aktor. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, no i życzę, żeby Baby Boom, czyli Kogel Mogel 5 jak najlepiej się przyjął w polskich sercach. Dziękuję ślicznie. Dzięki.